Ela mordeczki, z tej strony Syberii. Właśnie wracam z rozmowy o pracę. Nie zgadniecie kurwa gdzie, bo w kebabie. Marzenia się spełniają, co mogę powiedzieć. Kierownik bardzo milutki. Jutro mam przyjść na 10 na dni próbne. Powiedział, że normalnie nie ma płatnego za dni próbne, aczkolwiek dla mnie zrobi wyjątek i da mi połowę za dni próbne i do tego zrobił mi to za darmo. Za darmo dał mi kebaba, kurwa. Jezu, jak milutko. Płakać mi się chce ze szczęścia, kurwa. Ci, co wiedzą, w jakiej jestem obecnie sytuacji, zrozumieją. Jest, kurwa, minus 10 stopni. Zajebiście. Dumny jestem, chuj. Jestem tak szczęśliwy, Boże. Kurwa. No i ten kepsik za friko, no Boże, no nie spodziewałem się po prostu, manna z nieba. To mi tak ratuje w tym momencie sytuację. Już myślałem, że będzie lipa w chuj. I 20 na godzinę netto, czyli będę miał 10 na godzinę przez parę dni, dopóki się wszystkich dań nie nauczę. No ale jestem w stanie to wytrzymać, wiadomo. Myślę, że na spokojnie. Myślę, że to tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają Syberię. Ręka mi się trochę telepie. Powiedział mi też, że praca jest czasami do pierwszej, czasami do drugiej, ale to nie jest problem, bo w razie czego kierowcy, dostawcy odwożą, więc wszystko jest ogarnięte. Zajebiście bym powiedział, Boże. Ten kepsik za friko jest, no nie mogę tego przeżyć. No ja pierdolę, no kurwa, tak dobrze, kurwa, wygrać życie. Teraz dać się wszystko, ogarnąć to. Pan był zadowolony z tego, że pracowałem dużo. No i zobaczymy, jak to będzie, pożyjemy. Jak się u mnie uda utrzymać, to jestem w domu. Będę pracował w kepsie. Będzie zajebiście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i cieplutko. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Prawie się wyjebałem XD. Pozdrawiam cieplutko. O kebabie. Ile cię można cenić? Ten się tylko dowie, kto nie będzie jadł cię 4 miesięcy. I po 4 miesiącach wgryzie swoje zęby w twe mięso, w twe surówkę, w twą pitę. Tylko ta osoba odkryje ból bez kepsa. I jeszcze za darmo. No nie mogę tego przeżyć. No kurwa, no nie mogę. Jestem tak wdzięczny. Jestem wdzięczny w chuj. Dam siebie 150%, kurwa, żeby utrzymać się w tym kebabie. Za tego darmowego kepsa, kurwa. Kupił mnie jak chuj. 4 miesiące nie jedliśmy z Izą kepsa. I w końcu sobie zjemy.